przyszła pora, żeby rozpocząć jedną z dwóch misji, prawie ostatnich. W sumie ta jest ostatnia. Także ten. Trochę bym poszła jak gdyby za ciosem, czyli kontynuowała pewne wątki, które były w ostatnio robionych przeze mnie misjach. Mianowicie zrobiłabym sobie misję dla pani Applegate, ponieważ będzie tutaj potrzebny środek chemiczny, który dostaliśmy od dzieciaków z Applesoftu. I wydaje mi się, że będziemy bawić się w laboratorium, w którym będą robione narkotyki. Wiecie, Breaking Sad, Breaking Bad. Z jakiegoś powodu to się tak nazywa ten rozdział. Okej, mam zdenerwować panią Applegate. Teraz przez Cindy, a raz samodzielnie. No dobra. Jakoś ogarniam. I potrzebny mi jest pluszak i chemikalia. Wiem, że mam jeszcze karty do pozdobywania i stroje i wszystko i w ogóle, ale mam ochotę akurat dzisiaj porobić sobie misję, więc zajmiemy się tym w międzyczasie może. Tak. Najpierw miałam wkurzyć panią Applegate przez Cindy. Ta nowa szkoła jest dużo bardziej w moim stylu. Jest tutaj duży wybór chłopców. Musimy sprawić, żeby ona zaczęła znowu wrzeszczeć o gwałcie, prawda? Myślałam, że byliśmy razem. Wybacz mi, kochanie, ale to nie jest wczoraj. Poza tym... Dobrze wiem, że jestem dla ciebie zbyt dobra. Nie zgadzam się, jesteś dość okropna. O, uważaj. Resztki. Nie miałbyś ochoty na kolejną domową kłótnię w naszej nowej szkole, czyż nie? Zawsze jestem gotów na kłótnię. Dobrze, ja też. Gwa! Nie. Nie będę dzisiaj tego znosić. Jestem zbyt zmęczona, kręci mi się w głowie, a twoje zachowanie nie będzie tolerowane. O, przestań, to boli. Panno Applegate, proszę przestać. Nie karamy fizycznie naszych uczniów. Wszyscy jesteśmy trochę poddenerwowani po tym, co stało się wczoraj, ale proszę zachować jakieś normy wobec siebie. Tylko dzisiaj. Ach, no dobrze. Tylko dzisiaj. Dziękuję, pani Applegate. Idź do piekła, Cindy. Najpierw ty, głupia krowo. Och, głupia Cindy. Zawsze jest okropna. Okej. Teraz mogę ją jakoś zirytować. Słuchaj, dzieciaku, jestem dosłownie bardzo blisko utraty mojej kontroli. Nie gadaj teraz ze mną. Ale ja... Nie. Nie mam zamiaru się tobą zajmować. Wejdę do środka i ochłonę. O, zaraz oszaleję. Może kobieta z stołówki zrobi mi kanapkę. O, chłopie, to było niesamowite. O czym mówisz? Naprawdę zezłościłeś panią Applegate. Wyglądało, jakby miała wpaść w szał. I? Tak tylko mówię. Jeden głośny dźwięk albo jeden incydent może zupełnie ją załamać. Rozejrzyj się i sprawdź, czy ktoś ma tutaj coś przydatnego. Dobrze. Wydaje mi się, że dziewczyna Karla ma jakieś petardy czy coś. Pewnie to się przyda. Mam pluszaka, który podobno wydaje dziwne dźwięki, głośne. Nawet jeszcze nie wiem, jakie to dźwięki. Hej, ty musisz być jednym z tych nowych dytaków.
O, czy masz z sobą jakąś kontrabandę? To dziwne pytanie. Cóż, to są dziwne czasy. Co wszędzie cię kozy? Nikt nie wejdzie tutaj z niczym niebezpiecznym. Wykrywacz metali? Tak, nazywa się Pen. Jest największą skarbszyftą w szkole. Niezbyt dobrze jest wynosić do szkoły jakieś rzeczy. Chyba, że ma się sposób na to, żeby je wnieść. Cóż, jeśli chcesz coś przenieść obok tego mojego wykrywacza metali, mogę ci pomóc. Co chcesz przeszmuglować do środka? Nieważne. Karla nie chce ze mną rozmawiać. A, w sumie muszę... Tak, muszę jej powiedzieć, że ja coś przeszmugluję, wziąć petardę i... Nie wierzę w to, że tak ciężko jest przeszmuglować rzeczy. O, doprawda, nowy dzieciaku? Jeśli wniesiesz to niewykryte, będę wisieć ci przysługa. Spoko. Haha, to będzie dobre. Spotkać się z tobą w kozie. Musisz się dużo nauczyć. Dowiemy się. Bax, mam coś dla ciebie. O nie, nie potrzebuję, do niej podchodziłam. Kurna. Dobra. Zaraz startujemy. Może z Monty musimy pogadać? Tak myślę, że może potrzebna jest mi zapalniczka, żeby to odpalić. Nie wiem, to tylko taki pomysł. Albo powinnam była przeczekać, chociaż nie wiem. Dobra, zobaczmy. Może przeczekamy, zobaczymy, co mi się uda zrobić dalej. Dualnie powinnam była spróbować dostać do szkoły, ale wystarczyłoby mi jabłek. To jest dobre pytanie. Oto i dzwonek. Wszyscy wejdźcie do waszych klas. O nie, ona znowu na mnie doniesie. Dobra, zobaczmy, jak to się rozwiąże, bo tej nikogo nie widziałam. Poczekaj, mamo. Ten nowy dzieciak ma kontrabandę, zabiorę ją. Dobrze, że zauważyłaś, dziękuję, Penny. Nie pozwalamy na żadną kontrabandę w mojej szkole. Będziesz musiał iść dzisiaj do kozy. A teraz idź do swojej klasy. Rzeczywiście spróbuję pogadać z Montym i schować, w sensie... Wydaje mi się, że Applegate zajęła babę z kuchni. I po prostu... będę miała drogę wolną, zaraz sprawdzimy. To drogie. No, zajęła babę z kuchni. Dobrze, dobrze. Ciekawa jestem, czy jak wyjdę tutaj coś zobaczę. Nie. Drzwi do kafeterii są zamknięte. W sensie stołówki. To nie jest twoja. To jest moja szafka. Mogę coś tu zostawić. Zostawiam tutaj petardę. Ugh. Dlaczego... Dzwonek musi być taki głodny, sinny. O, jesteś tutaj wcześniej, w jakiś sposób. Chyba masz więcej ochoty na naukę dzisiaj niż ja. Pewnie tak? Cóż, usiądź i staraj się mi nie zawracać głowy, boli mnie głowa. Bo mnie boli. Okej. Okej, dzieciaki, nauczycielka boli głowa, więc musicie być bardzo cicho. A, wygląda na to, że w tej szkole jest więcej pieniędzy, więc macie zabawki. Idźcie się pobawić, tylko bądźcie cicho. Okej. Mam petardę? Okej. On chce zyskać z powrotem swój... nóż. Weźmy to stąd. Petarda wciąż tutaj jest.
Użyj jej. Zrób mi to. Będzie fajnie. O, o. Czy ona wybuchnie? Nie jestem w stanie już tego znieść! Nienawidzę uczyć. Nienawidzę nowej szkoły. Nienawidzę dzieci. Wszystkiego nienawidzę. Czy ona żalała? Trochę tak. Dzień dobry, Nugget. Nugget widział nauczycielkę w korytarzu. Zaczął, nauczycielka jest smutna. Nie wytrzymała. Więc Nugget już nie jest tym najbardziej szaloną osobą w szkole? Chyba tak. To cieszy Nuggeta. Nugget będzie teraz niósł swój nowy status osoby przy zdrowych zmysłach z honorem. Super, Nugget. Super. Co teraz? Mogę spróbować wyjść, poszukać nauczycielki. To jest chyba jakiś pomysł. Hej. O! Nowy dzieciak. Powiedz, znasz tą twoją nauczycielkę, nie? Tak, czemu pytasz? Wygląda na to, że ma problem, a ja nie radzę sobie w takich sytuacjach. Puszczę się dalej, jeśli z nią porozmawiasz, a ja nie będę musiała tego robić, okej? Okay. Dobra, spoko. Jest tam. Próbuję się włamać do stołówki. Zobaczę, co da się zrobić. Dzień dobry. To nie fair. Tak bardzo ich potrzebuję. Coś jest nie tak? Pigułki. Nie łykałam żadnych z wczoraj. Nie ma ich nigdzie tutaj. Tracę bez nich zmysły. Nikt ich nie ma. Nie. Dostawy zupełnie się zerwały po tym, jak umarł poprzedni dyrektor. Nawet Monty powiedział, że... Tak, to jest to! Co? Musimy nakłonić Montiego, żeby zrobił więcej pigułek. Ten mały kujon jest mądry. Jestem pewna, że będzie w stanie to zrobić. I będzie to drobne. I będzie to dobre dla jego małego biznesu. Dobra, super. Chodźmy. Chodźmy do tej wypasionej klasy i zapytajmy, czego potrzebuje, żeby zrobić mu więcej pigułek. Stevie? Tak, tak, słyszałem. Dobrze. Powiadam też tego drugiego, durnego dzieciaka. Każdy, kto wejdzie w drogę temu dziecku, zostanie zamordowany zimną krwią. Słyszysz mnie? Okej. Nie wiem w sumie po co potrzebujemy teraz w ogóle patrol na korytarzach. Powiedz swoim dzieciakom, żeby mnie po prostu ignorowały. Daj mi znać, czego potrzebuje Monty. Ja wrócę do klasy i poczekam tam na ciebie. Okej. Okay. Animacja jej biustu jest przerażająca. Hej. Po prostu idź. Nie chcę zostać zamordowany. Właśnie zauważyłam, że... Przez to, że mam przeciąg i najprawdopodobniej ten przeciąg przechodził tuż obok mikrofonu, mogło się to nagrywać? Nie mam pojęcia, jakiej jakości był dźwięk do tego momentu. No zobaczymy. W każdym razie, jeżeli tam cokolwiek będzie źle brzmiało, źle wyglądało, no to wybaczcie. Nie zauważyłam, że jest ten problem. Nie spodziewałam się go, bo nigdy wcześniej tak w sumie nie było. No cóż. Dobra. Dobrze, że to zauważyłam w trakcie nagrywania, a nie dopiero po, więc może reszta odcinka będzie to uratowanie. Okej, okay, hej. Czy czasem wydaje ci się, że twoja praca wcale nie jest tak ważna? Nie mam pracy. Monty? Dzień dobry.
Co do... Nie powinno cię tutaj być. Jesteś głupim dzieciakiem. Potrzebuję pigułek. Tak, ja też, chłopie. Powiem, co się stało wczoraj. O, załamał się cały łańcuch dostaw. Nie zostały żadne. Możesz zrobić ich więcej? Próbuję zdobyć składniki. Rodzina tych bogatych bliźniaków posiada firmę, która produkuje środek chemiczny używany w pigułkach. I bez niego nie dam rady jej zrobić. Mam ten środek. Co? Nie mam mowy. Wygląda na to, że wracamy do interesów. Będziesz musiał mi pomóc zdobyć parę rzeczy. Czego potrzebujesz? Będę potrzebował zestaw mojego chemika. I... trochę włosów od ludzi, którzy wciąż nie mają tego w swoim systemie. Jak zdobędę zestaw do małego chemika. Bardziej martwię o te włosy, ale niech ci będę. Jest tutaj, tuż za sznurem. Ale dzisiejsza lekcja nauki jest o roślinach, nie o chemii. Będziemy musieli znaleźć sposób, żeby ją zmienić. I kto łykał pigułki? Pani Applegate. Zdecydowanie. Tylko patrząc na nią, widać, że przechodzi bardzo ciężko okres odstawienia. Kto jeszcze? Cóż. Nugget zdecydowanie je brał. Bardzo możliwe, że wciąż jakieś w sobie ma. Czy to wszyscy? Słyszałem, że dyrektor z naszej poprzedniej szkoły używał dzieciaków, żeby je zrobić. Nie byłbym zaskoczony, gdyby Billy miał klucz do tego wszystkiego w swoich genach. Gdzie jest Billy? Ach, i tu mnie masz. Nie widziałem ani jego, ani Lily tego ranka. Pewnie ich nie ma dzisiaj w szkole przez to, co stało się wczoraj. Okej, coś wymyślę. A, i jeśli będziesz brał próbki włosów, polecałbym używanie nożyczek. Wyrywanie włosów zajmie całą wieczność. Okej. Co ty tu robisz? Nie jesteś w żaden sposób utalentowany, wynocha. Czemu kupić nożyczki po prostu teraz? I zejdę na dół. I pójdę i powiem, co, jak to wszystko wygląda. Co powiedział? Może zrobić pigułki? Tak. Ach, tak, potrzebuję tylko włosów. Oczywiście. Wciąż muszę być w moim organizmie i Nuggeta. Nugget? Wejdź naprzód. Czego chce duża kobieta nauczyciel od biednego, krwawiącego Nuggeta? Potrzebuję trochę twoich włosów. Chodź tutaj, to ci parę ich wyrwę. Nugget potrzebuje wszystkich swoich włosów. Dobrze, jaka nic nie dostanie. Daj mi je. Nie. Nugget, nie, no nauczę cię ze swoich włosów. O. Teraz się zastanawiam, czy to miało tak być. Że miałam do niej po prostu wrócić. Uwaga, nowe dzieciaki. Książki z przebłyskami. A ja i tak mogę chodzić po szkole swobodnie, z tego co wiem. Więc... No tak. Twoja nauczycielka jest zajęta. Idźcie na lunch do stołówki. Okej.